Choć człowieku, coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Modlę się cicho, zwłaszcza nocą, widząc, co dzieje się na wschodzie. Obawy w sercu się trzepocą i płyną pełne strachu łodzie. Znów w telewizji jadą ławą warczące tanki przy granicy, okryte mołojecką sławą, i znowu grożą nam ludzicy. Drżało twe serce na Majdanie, myślałeś, że przeżyłeś wszystko. Nie uprzedziłeś dziś mnie, panie, że tuż za rogiem wojna blisko. Drżało twe serce na Majdanie, myślałeś, że przeżyłeś wszystko. Nie uprzedziłeś dziś mnie, panie, że tuż za rogiem wojna blisko. Kobiety w domach przytulają mężczyzn do swoich drżących piersi. Dzieci w łóżeczkach zasypiają wśród głośnych już wojennych pieśni. Ciekawe było moje życie w komunie, strach i akademię. Kąsani w naszym ziemskim bycie przez polityków i pandemię. Myślę o tobie tak jak umiem. Może wychodzi to niemrawo. Ja zagubiony w wielkim tłumie modlę się z Łodzią i Warszawą. Drżało twe serce na Majdanie, myślałeś, że przeżyłeś wszystko. Nie uprzedziłeś dziś mnie, panie, że tuż za rogiem wojna blisko. Drżało twe serce na Majdanie, myślałeś, że przeżyłeś wszystko. Nie uprzedziłeś dziś mnie, panie, że tuż za rogiem wojna blisko. Nie uprzedziłeś dziś mnie, panie, że tuż za rogiem wojna. Witam Państwa bardzo serdecznie w 285. wydaniu audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Pewnej nocy nie mógł się wyspać za bardzo Andrzej Janeczko i napisał piosenkę Bułacie Wojna. Niestety zaczęło się. Tak przywitaliśmy się w dzisiejszej audycji. No teraz już bardziej spokojnie, chociaż do tematu pewnie w jakiś tam sposób piosenkowy, do tej zawieruchy w Europie jeszcze wrócimy, ale to za kilkanaście minut, a w tej chwili Cztery pory miłowania w piosence premierowej Słuchaj. Ja cię jeszcze w serce biorę, biorę cię w serce na pamięć, choć może nas ponieść ten koniec, może przestraszyć ten. Słuchaj, ja cię jeszcze w serce biorę, biorę cię w serce na pamięć, choć może nas ponieść ten koniec, może przestraszyć ten kraniec. Się jeszcze w tę miłość, jak się żyje przed samą śmiercią,
jakby się życie sprawdziło tą lepszą do życia częścią. Od szczęścia traci się pamięć, więc szczęście może poczekać. Ze smutku to w sercu granie, to z żalu chce się człowieka. Słuchaj, ja cię jeszcze w serce biorę. Biorę cię w serce na pamięć, choć może nas ponieść ten koniec. Może przestraszyć ten, słuchaj, ja cię jeszcze w serce biorę. Biorę cię w serce na pamięć, choć może nas ponieść ten koniec. Może przestraszyć ten kraniec. Na 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 na. Szczęście to stan jest pod skórą, w którym się wszystko już nudzi. Takim jak my, co próbują bez szczęścia trafić na ludzi. Słuchaj, ja cię jeszcze w serce biorę. Biorę cię w serce na pamięć, choć może nas ponieść ten koniec. Może przestraszyć ten, słuchaj, ja cię jeszcze w serce biorę. Biorę cię w serce na pamięć, choć może nas ponieść ten koniec. Może przestraszyć ten, słuchaj, ja cię jeszcze w serce biorę. Biorę cię w serce na pamięć, choć może nas ponieść ten koniec. Może przestraszyć ten, słuchaj, ja cię jeszcze w serce biorę. Biorę cię w serce na pamięć, choć może nas ponieść ten koniec. Może przestraszyć ten kraniec. Na 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 na. Co odcinek wspominamy piosenkowo Martina Kaca, który nagle i niespodziewanie odszedł od nas. I tym razem epitafium kolejne. No, ostatnio śpiewał kto inny. Dzisiaj Grzegorz Kowal-Michalik w piosence Ile jeszcze pamięci Martina. Chwalić, czy koniecznie muszą być w niebie.
się okryły żałobą. A tu w Biesach ludzie płaczą deszczem. Stoi w kącie samotna gitara. Czy masz, panie, za małą kapelę? Przecież tylu już poszło do ciebie. Mogli tutaj śpiewem cię chwalić. Czy koniecznie muszą być w niebie? Czy masz, panie, za małą kapelę? Przecież tylu już poszło do ciebie. Mogli tutaj śpiewem cię chwalić. Ilu jeszcze, powiedz, ilu jeszcze? Czy masz, panie, za małą kapelę? Przecież tylu już poszło do ciebie. Mogli tutaj śpiewem cię chwalić. Ilu jeszcze, powiedz, ilu jeszcze? Ilu jeszcze, powiedz, ilu jeszcze? Człowiek, który pojawia się w ostatnim czasie w praktycznie w każdym odcinku audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, to takie moje nowe odkrycie, które się okazuje nie być takim do końca nowym, gdyż Andrzej Stanisław Górecki, z którym spotkamy się 9 kwietnia Pod Wielkim Dachem Nieba, jest człowiekiem znanym już i mnie, i znamy, mamy wielu wspólnych przyjaciół, z którymi kiedyś grał, występował. Andrzej Stanisław Górecki w piosence ze swojej debiutanckiej płyty Stoję na szczycie. Thank you.
Dałaś mi błogie póki w mych snach. Szalonym nałogiem wśród nocy i dnia. Dziś stoję na szczycie i wznoszę swą twarz do Boga, co życie i pokój mi dał. I wszystkie wspomnienia zostały gdzieś tam na dole śluszenia ważnych ludzkości spraw. Lecz tutaj ich nie ma, tu góry jak sen, tu piękno istnienia, tu żyć się chce. I stoję na szczycie. I stoję na szczycie. Julita Kożuszek, aktorka, pieśniarka. Mam nadzieję, że z Julitą porozmawiamy za jakiś tam moment, pewnie może jeszcze kwietniową porą. Teraz piosenka Trudno. Julita Kożuszek, Borsuk. Rozsądek mówi nie, a serce robi to, co samo chce. Trudno, gdy człowiek zakochany, to chodzi jak pijany i wszędzie widzi jedną postać drogą, cudną, trudną. Gdy przyjdzie ta tęsknota i serce ci omota, to nie poradzisz nic. W dzieniu masz na tarczy słońca, w nocy widzisz ją wśród gwiazd. Patrzyłbyś i patrzyłbyś bez końca w jej twarzyczkę taką jasną, taką piękną, taką cudną, trudną. To jest miłości siła, że jak cię raz chwyciła, to nie poradzisz nic.
widzisz ją wśród gwiazd. Patrzyłbyś i patrzyłbyś bez końca w jej twarzyczkę taką jasną, taką piękną, taką cudną, trudną. To jest miłości siła, że jak cię raz chwyciła, to nie poradzisz nic, to nie poradzisz nic, to nie poradzisz nic. No i teraz już mój gość, legenda piosenki autorskiej, piosenki z dobrym tekstem, piosenki literackiej. No wiele by można o nim mówić, na rynku już muzycznym od 78 roku, jak to mówi i powie tutaj w tej rozmowie, to już jest okrągła 44. rocznica istnienia zespołu Sklep z ptasimi piórami. W pierwszej części, która będzie troszkę krótsza, będzie trwała 30 minut i 20 parę sekund, usłyszymy piosenki o posiadaniu ptasich piór, biało-czerwona i opcja logiczna. Spotkanie z Ryszardem Leoszewskim przez lekko ponad 30 minut. Zwyczaj noszenia ptasich piór znany jest ptakom i Indianom. Lecz nim ruszycie do swych biur, załóżcie własne pióra rano, by ponad żywot swój się wznieść, wzbić ponad łańcuch pokarmowy i otrzeć się o taką wieść, co błyskawicą iskrzy głowy. Dar używania ptasich piór dany wybranym choć na moment, chociaż na pustej chwili wiór otwiera okno ponad domem. Skąd korytarze wiodą w pion, stromiznę, co już nie jest wielka, gdzie niedowiarki z wszystkich stron, gdzie dusze pachną jak maciejka. Fakt posiadania ptasich piór przypisywany zwykle ptakom, niechaj posłuży jako wzór wielce przyziemnym nieborakom. Przychodząc tutaj, Bóg wie skąd, pierwszego spotkasz ptaka w chmurach. W drodze powrotnej, stąd w nieląd, duch odprowadzi w ptasich piórach. Więc nie strzepuj ze mnie marzeń, nim wydarzy się cokolwiek, zwłaszcza tych, co wyrastają i trzepoczą światłem powiek. Więc nie strzepuj ze mnie marzeń, nim wydarzy się cokolwiek, zwłaszcza tych, co wyrastają i trzepoczą światłem powiek. Witam serdecznie pod wielkim dachem nieba zacnego artystę, o tym chyba mi za chwilę też powie, z dosyć sporym stażem scenicznym. Ryszard Leoszewski jest moim gościem, czyli sprzedawca w sklepie z ptasimi piórami. Cześć, Ryszardzie. Cześć, no przepięknie mnie powitałeś, bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Sprzedawca, no fajnie, dobra. Może być kierownik sklepu albo ekspedient. Albo właściciel, pewno, no właściciel sklepu. No. Właściciel, no tak, kiedyś współwłaściciel, tak zmieniało się to trochę, ale cały czas sklep z ptasimi piórami od 78 roku trwa. No. Więc drogi bracie, powiedz o jacie, jak się to zaczęło wszystko? W tym 78 roku, to był przecież jeszcze specyficzny czas. Specyficzny, znaczy no, dla mnie był czas jak to czas. Pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej na nauczaniu początkowym. Gdzie?
W Szczecinie oczywiście. Czyli tak, całe życie w Szczecinie, tak? Całe życie w Szczecinie. Czy urodziłem się i mieszkam, no teraz co prawda troszeczkę poza Szczecinem, 70 kilometrów, ale prawie codziennie, no może kilka razy w tygodniu jestem w Szczecinie, prowadzę jeszcze zajęcia z dziećmi, z młodzieżą. Więc to się zaczęło nie tak nagle i przypadkiem, bo już wcześniej w szkole średniej, w technikum mechaniczno-energetycznym w Szczecinie, uczęszczałem na takie kółko Melpomeny, robiliśmy teatr, były recytacje, były moje pierwsze kompozycje. Ja co prawda dopiero kilka lat później dowiedziałem się, że ja umiem komponować, bo jak jeszcze wtedy nie wiedziałem, że komponuję, to po prostu układałem melodię. Ale ktoś mi powiedział, że to są kompozycje. No i od tego czasu jestem kompozytorem. W każdym razie to się zaczęło, ten sklep praktycznie to jest taka ciągłość tego, co się zaczęło w podstawówce, w średniej szkole, czyli jak się nauczyłem grać na gitarze na podwórku i mając 15 lat właśnie ułożyłem melodię do wiersza mojego kolegi. Czy to tak jest to ten pan Maj, o którym myślę? Nie, jeszcze nie. Z panem Majem dopiero, co prawda on też szczecinianin, z Majem spotkaliśmy się stosunkowo niedługo, jak na taki, jak na mój wiek. Także to był kolega ze szkoły średniej. Później już szukałem tekstów dla siebie pod piosenki nowe w zbiorkach różnych, w almanachach poetyckich i tak dalej. Także oczywiście był Baczyński, był Tuwim, ale byli też tacy poeci lokalni. No i w którymś momencie z tego teatru, w który się powiedzmy bawiliśmy, ale też jestem dumny, że ten teatr, w który się bawiliśmy, to był taki pierwszy skład, pierwsza ekipa teatru, który do tej pory jest jednym z niewielu w Polsce takich teatrów alternatywnych. Zresztą w Szczecinie ma status instytucji teatralnej, Teatr Kana. Tak. I zresztą no, wielokrotnie nagradzany na takich międzynarodowych festiwalach tego typu teatrów otwartych, alternatywnych. Miałem wielką przyjemność spotkać się i przez wiele lat współpracować z Zygmuntem Duczyńskim, szefem tego teatru. On już niestety nie żyje, ale między innymi dzięki niemu zakochałem się w poezji Osipa Mandelsztama. Wiele by mówić, w zasadzie można by napisać książkę, o której zresztą myślę, ale... Teraz wszyscy nie chcę, piszą, nie? Teraz nie wszyscy wyjść, piszą. Ale nie chcę wyjść na takiego, co to jest teraz takie powiedzenie, że chyba więcej osób pisze książki niż czyta. Ej, to tak źle nie jest. Źle nie jest, ale to wiadomo, że to są książki specyficzne takie, w których się gromadzi wspomnienia i różne... Ale moja piękniejsza połowa no jest zwolenniczką i miłośniczką. Czytam tak zwane biografie, jestem zafascynowana. Ja już nie tylko o, powiedzmy, Osieckiej, prawda, ale ostatnio chyba czyta Gałczyńskiego, z tego co wiem, biografię. Dosyć też barwna postać. Słuchaj, my się spotykamy, no bo to właściwie mamy, my już tak się umawialiśmy na tę rozmowę od lat, chyba od płyty, gdzie śpiewałeś piosenki do tekstów Moczulskiego, Leszka Aleksandra Moczulskiego. No tak, to jest 4 lata. To już jest 4 lata właśnie, ale w końcu przyszedł czas na biało-czerwoną i zagraliśmy z tej płyty pierwszą piosenkę, którą w audycji, podczas tej naszej rozmowy, o posiadaniu ptasich piór. I tak trochę tłumaczysz genezę posiadania ptasich piór tego sklepu. No tak. No to jest piękny prezent poetycki Marka Maja właśnie, o którym wspominamy. Ta piosenka ma już trochę więcej niż 4 lata, muszę ci powiedzieć, bo ona czekała na swoją kolej, jeśli chodzi o umieszczenie w wydawnictwie. No, nie zmieściła się na poprzedniej płycie, bo tamta płyta była tylko z tekstami Leszka Aleksandra Moczulskiego. No i rzeczywiście w piękny, poetycki sposób, taki tylko dla znany Markowi Majowi, pięknie to opisał. To też jest taka specyficzna piosenka na tej płycie, grana tylko w trio, czyli
fortepian, perkusja, kontrabas i mój głos. No, w kwartecie, ale powiedzmy trio plus głos. I taka powiedzmy bardzo mi bliska, przez to, że dedykowana dla mnie i opisująca świat ptasich piór. Dobrze. Zauważyłem, że po tym, jak nagrałeś płytę z tekstami Krakusa Leszka Aleksandra Moczulskiego, już niestety też odszedł Leszek, chyba nie doczekał się tej płyty, nie? Samej wydawnictwa się nie doczekał, ale miałem to szczęście wielkie, że wszystkich piosenek wysłuchał i nawet było kilka uwag bardzo cennych, bo nawet w jednej piosence jeden wyraz przekręciłem, ponieważ miałem maszynopisy w niektórych tekstów i on mi poprawił, udało mi się to poprawić jeszcze przed wydaniem płyty. Nie widział okładki, ale wszystkie piosenki słyszał, miał swoje ulubione, rozmawiałem z nim przez telefon, zresztą przez to, że właśnie zmarł tak no niespodziewanie, nie wiem jak to powiedzieć, bo trochę nagle, nie w sumie. Nagle, chociaż on chorował długo, ale zmodyfikowałem typ okładki i tam dodałem jedną stronę, czy dwie strony, gdzie jest nasze wspólne zdjęcie z dawnych lat i kilka słów od niego i kilka słów ode mnie do niego. Z datą naszej ostatniej rozmowy, naszego spotkania. Także to było takie no, dosyć wzruszające, ta cała produkcja po śmierci Leszka. Ale widzę, że Kraków jest wciąż obecny w tych twoich piosenkach, tak. Bo tytułowa piosenka z tej płyty, Biało-Czerwona, jest autorstwa Michała Zabłockiego. Tak? Tak, tak. To może byśmy tę piosenkę zagrali, ale no powiedz, dobrze. Masz jakiś komentarz do tego? Więc to znaczy tak, to jest dosyć prosta historia, ale dla mnie też ważna, bo zostałem zaproszony kilka lat temu na takie widowisko, które reżyserował Michał Zabłocki i tam były jego teksty. Ja tam zaśpiewałem co prawda w zastępstwie, ale jakoś to była taka piękna podróż i do Krakowa, i potem do Starego Sącza i piękne spotkania, bo tam przecież w tym widowisku występowała i Natalia Niemen, i Kuba Badach, i Miłosz Wośko, i wielu innych znanych, no i Michał Zabłocki. I po kilku miesiącach poprosiłem go o to, spytałem, czy by nie mógł mi przysłać kilku swoich tekstów, bo właśnie pracuję nad nową płytą i może akurat. No więc on mi przysłał 14 z przeprosinami, że nie dokopał się do lirycznych, a przecież wie, że ja za takim gatunkiem przepadam. Ale z tych nielirycznych udało mi się wyodrębnić trzy utwory, między innymi jako pierwszy właśnie Biało-Czerwona. Może to tak trafiło do mnie, że taki mamy okres jakiś dziwny i to nie miała być piosenka polityczna, tylko raczej o takim stanie ducha, stanie i umysłu i jakimś stanie fizycznym. I to tak fajnie oddawało, że takie to wszystko jest, że tak powiem, nie brzydziej niż w piosence, takie trochę porąbane to wszystko. No dobrze, no to gramy tę piosenkę i za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Biało-Czerwona do tekstu Zabłockiego Michała. Śpiewa Sklep z ptasimi piórami. I Rysiu Leoszewski, nasz gość. Ja cię kręcę, ale jesteś pokręcona. Nie ma w tobie nic po prostu, nic po prostu normalnego. Zimą sypiasz w elektrycznych kalesonach. Latem mieszkasz w pałacyku z klocków Lego. Biało-czerwona, biało-czerwona, ja cię chrzanie, ale jesteś
pochrzaniona, nie da rady zapakować, zapakować cię na wynos. Jedziesz sama w kontenerach i kartonach za granicę, gdzie najlepsze lata miną. Biało-czerwona jak orkiestra mocno dęta, biało-czerwona, każdy inną cię pamięta. Biało-czerwona, ja poznałem różne kraje. Biało-czerwona, ale ciebie nie poznaję. Ja cię sunę, ale jesteś posunięta. Włosy siwe, ale w barach oblężona. Przemysł lekki nie wyrabia na zakrętach, za to ciężki na wybojach skacząc kona. Biało-czerwona, biało-czerwona, ja pierniczę, ale jesteś spierniczona. Pokolenia na to liczne pracowały. Przez lornetkę obserwuję, kiedy skonasz. W powiększeniu widzę wszystko, świat jest mały. Biało-czerwona, jak orkiestra mocno dęta. Biało-czerwona, każdy inną cię pamięta. Biało-czerwona, ja poznałem różne kraje. Biało-czerwona, ale ciebie nie poznaję. Ja cię kręcę, ale jesteś pokręcona. Ja cię chrzanię, ale jesteś pokrzaniona. Ja cię sunę, ale jesteś posunięta. Ja pierniczę, ale jesteś spierniczona. Biało-czerwona, biało-czerwona. Drogi Ryszardzie, mówiłeś o tym, że to już 44 lata. Zauważyłem, że to jeszcze nie tak źle, bo chyba w tym roku też już zaczyna to zaznaczać swoje 50. urodziny na scenie. Obchodzi Jurek Filar. I będzie to, ten 22 będzie rokiem jubileuszowym. Tak jak u was, to 44-lecie, tak? Będziecie zaznaczać? Tak, z tym, że Jurek obchodzi to 50-lecie jakby swojej działalności artystycznej. Tak naprawdę, jak ja bym się zagłębił i zaznaczył sobie, w którym, bo on też tak fajnie sobie zaznaczył ten początek. On sobie zaznaczył, kiedy dostał garzę, tak? Kiedy dostał pierwsze honorarium. Tak, ja sobie zaznaczyłem swój, nie sklepu z Ptasimi Piórami, bo sklep z Ptasimi Piórami ma dokładnie datę 8 marca 1978 roku. Natomiast moja działalność taka artystyczna, którą mogę sobie tam odznaczyć, kiedy się zaczęła, to jak dostałem pierwsze wyróżnienie na wojewódzkim przeglądzie recytacji poezji śpiewanej, i to był rok 1976. I w zasadzie, jakbym sobie obliczył od tego 76. 46.
to tam ileś by było, ale powiedzmy, że to jest moja taka indywidualna droga. Natomiast 44 lata sklepu, no i muszę tutaj dodać też, bo to od jakiegoś czasu równolegle, w tym roku 35 lat, odkąd stworzyłem zespół dziecięcy, teraz dziecięco-młodzieżowy, grupa artystyczna Arfik. To właśnie widzę, że tam chyba była kiedyś taka, no nie wiem, to nie była próba, tylko była piosenka z Joasią Kołaczkowską, chyba przy tej okazji też, tak? Tak, tak. Zresztą z Joasią Kołaczkowską, to a propos płyty Taką Cię Widzę, mam przepiękną piosenkę do słów Leszka Moczulskiego. W otchłani być bez pani, przepięknie to zaśpiewała, no a w tym samym czasie nagraliśmy właśnie taką szczecińską pastorałkę, powiedzmy, to może to nie jest, to chyba Marek Maj ładnie to nazwał, że to jest świąteczna pocztówka ze Szczecina i Asia Kołaczkowska przepięknie tam śpiewa swoją partię i między innymi w chórkach i w różnych tam innych śmiesznych sytuacjach moje dzieciaki z Arfika. No tak się właśnie śmiesznie składa niby, nie, że Joasia jest raczej z klimatu kabaretowego, ale nie jesteś w sumie jedyną osobą, u której Joasia jest na płycie, bo widziałem, że z Wieliczki jest taki artysta Michał Łanuszka i tam Joasia też się pojawia na płytach, no po prostu w tak, duetach. Zresztą no i z Arturem Andrusem i no tych duetów ma troszkę nie tylko kabaretowych. No właśnie, to taki właściwie sam dobrze wiesz, że masa ludzi z tego kręgu piosenki autorskiej, piosenki z tekstem, no często i gęsto no, występuje w kabaretach. No teraz mamy klasyczny przykład Grześka Tomczaka, prawda? Który z Laskowikiem cały czas jest w drodze. Ja pamiętam te czasy, kiedy Jurek Filar jeździł z Bronkiem Opałko, czyli Genowę von Pigwą, tak? Z Hanką Bielicką. No już nie licząc tego, że Tadziu Krok wiele lat u Marcina Dańca. Także to środowisko no, piosenki autorskiej jest obecne w kabarecie i odwrotnie, nie? No, wielu znanych artystów, chociażby Edyta Geppert czy Michał Bajor, też zaczynali w kabarecie, nie? U Pietrzaka. Tak, by tam cała lista była. I myślę, że prawie każdy, czy każdy z tej naszej krainy łagodności, jakby to nie nazywać, to ma w swoim repertuarze przynajmniej jeden utwór właśnie jakiś kabaretowy czy satyryczny, a satyryczny na pewno. No myślę, że tak. Powiedz mi jeszcze teraz tak odnośnie jakichś tam nagród, no bo to zawsze ludzi fascynuje. Wiadomo, że teraz to się już nie ścigasz, ale kiedyś pewnie tak było, że wchodząc na rynek, że tak powiem, wtedy to przecież wielu było artystów wybitnych, nie? W latach 70., jak ty zaczynałeś. Blisko zaczynał Staszek Klawę, nie? 76, 77, no Jacek Kaczmarski, no Przemek Gindrowski, no cała masa ludzi w tamtej, że tak powiem, epoce zaczynała. No nie licząc no tak, pana Filara. Gieloński, Filar, tak, nasza Basia kochana. Więc to dla nas to były osoby, no jakby to powiedzieć, takie magiczne trochę, jakby to teraz się powiedziało, bo słyszeliśmy dużo o nich, słuchaliśmy na kasetach magnetofonowych ich utworów, ale i nigdy nie przypuszczam, że będę z nimi rozmawiał, że będę z nimi siedział przy stole. No to prawda, ja też nigdy nie przypuszczałem, że będę z wielkimi tego świata rozmawiał, no i spotykał się, to co są niesamowite rzeczy. No ale dobrze, łącznie z tym panem, o którym mówiliśmy, Jackiem Kaczmarskim, też mi się zdarzyło kilkakrotnie spotkać w latach 90. już. Powiedz mi, jaki klucz zastosowałeś do doboru tekstów na tej płycie, a jednocześnie właśnie powiedz o tych sukcesach. Wiesz co, ja myślę, że każdy młody człowiek, znaczy nie wiem jak teraz jest, bo teraz jest taki wyścig trochę, jest taki tak zwany trudny rynek i teraz, żeby młody człowiek z czymkolwiek się przebił ze swoją twórczością, ze swoim zespołem, no to chcąc, nie chcąc, musi startować w różnych konkursach, a te konkursy z reguły są to takie no bardzo komercyjne i takie rozpasane
medialnie, natomiast nie zawsze ta nagroda, czy to, co jest efektem końcowym, daje zespołowi, czy wykonawcy, czy artyście to, czego by oczekiwał. Natomiast w tych naszych czasach młodzieńczych czy studenckich, kiedy zespół już miał tam rok czy dwa, to festiwal piosenki studenckiej, czy potem jako festiwal studencki festiwal piosenki, to była najważniejsza impreza w Polsce, jeśli chodzi o taką twórczość literacką, poetycką, właśnie taką niszową. I nie trzeba dużo daleko szukać, ilu artystów, którzy tam się pojawili, zdobyli jakieś nagrody czy wyróżnienia, są do tej pory po prostu filarami polskiej kultury. I już samo dostanie się tam na tak zwanej giełdzie i uczestniczenie w tym festiwalu, to był wielki zaszczyt. Ja miałem zaszczyt występować na tym festiwalu praktycznie do 81 roku, czyli do stanu wojennego. W 81 roku jeszcze wystąpiliśmy. Mówisz o festiwalu w Krakowie, tak? W Krakowie, tak. I to zawsze były przepiękne wydarzenia. Zresztą była taka tradycja, że czołówka, która została zaproszona do koncertu finałowego, praktycznie miała taką trasę po Polsce w różnych miejscach ciekawych, teatrach, klubach. Także koncerty i wspólne jakieś podróże takie muzyczne z Elą Adamiak, z Przemkiem Gintrowskim, z Jackiem Kaszmarskim, z Wołami Jagiellońskimi, z Tomczakiem, z no wielu, wielu innych. To była po prostu norma. To później to było przepiękne, że to potem człowiek pomyślał, że jejku, przecież my byliśmy tacy właśnie jakby w tym gronie. No. Mieliśmy to nieszczęście, że zawsze byliśmy jakby pod podium, jeśli chodzi już o te nagrody takie ścisłe. Jakieś tam nagrody były, nawet jakieś tam bony pieniężne czy coś, ale nie było to Grand Prix, bo było za mało polityczne, nie było to pierwsze miejsce, bo ktoś tam, ale generalnie czuliśmy się, że jesteśmy w tej czołówce. No stan wojenny bardzo to rozbił, bo jeśli chodzi o sklep z 8 piórami, to spowodowało taką przerwę formalną, przez kilka lat nie graliśmy. Potem jeszcze z inną taką ekipą pojechałem już jako Ryszard Leoszewski na festiwal, chyba w 1984 roku do Krakowa i tam śpiewałem już pieśni Mandelsztama. I to był koniec tej przygody jakby z Krakowem moim osobistym. No ale te nagrody to było czymś takim drugorzędnym. No, liczył się udział w tym festiwalu, sam udział właśnie z takimi pięknymi postaciami muzyki, poezji, teatru, to było coś pięknego. Dobrze, będziemy kończyć, Ryszardzie, pierwszą część naszego spotkania. Zagramy na koniec tej części piosenkę Opcja logiczna, a przywitamy się w drugiej części piosenką Przepisy mówią jasno i porozmawiamy sobie o dalszych losach zespołu Sklep z ptasimi piórami. Właściwie grupa chyba, nie? Tak to by trzeba było nazwać, bo Sklep z ptasimi piórami sam w sobie jest już instytucją. Dobrze, no tak. Gramy. Dobrze. A jeśli nie może być tak? A jeśli nie może być inaczej? A jeśli lecz żeby nie było tak? Niech będzie całkiem inaczej. A jeśli nie może być tak? Niech będzie całkiem inaczej. Lecz żeby nie było nam brak, że nie ma na co popatrzeć. A jeśli nie może być tak, niech będzie całkiem inaczej. Lecz żeby nie było nam brak, że nie ma na co popatrzeć. A jeśli nie może być nic, niech będzie przynajmniej pięknie. Nie
nich patrzy podglądacz czy widz, zanim go piękno nie zlęknie. A jeśli nie dzieje się to, to całkiem nic się nie dzieje. I tylko przemienne jest tło, biednieją nam czarodzieje. Tak, niech będzie całkiem inaczej. Lecz żeby nie było nam brak, że nie ma na co popatrzeć. Dziękuję Ci, Ryszardzie. Oczywiście do tej rozmowy jeszcze wrócimy po godzinie 17 czasu brytyjskiego, a 18 czasu polskiego. Teraz Paweł Kadłub, Stankiewicz, Ewka, wróć. Powiedzcie Ewce, niech wróci do domu. Wyszła kiedyś, zniknęła znowu. Była tak przezroczysta, tak bardzo nie była. W końcu ostatnia część dziewki się ulotniła. Wyparowała, już nie wróciła. Okazało się wtedy, że kiedyś była. Znaki szczególne nie ma, nie istnieje. Ktoś ponoć widział ją w zeszłą niedzielę, kiedy grupa dzieciaków się z niej nabijała. A wtedy Ewka, choć trochę istniała, zdeptana, zmielona, to mogła być ona. Patrycja trzymała ją za rękę, kiedy skoczyła z dachu i pociągnęła Ewkę, jej serce ze sobą do piachu. Rodzice na wspólny pogrzeb już się nie zgodzili, bo od tej pory jeszcze bardziej się wszyscy znienawidzili. A ta sama osoba, co wieczór szlocha, wróć Ewka do domu, wróć Ewka do domu, przecież mama cię kocha. Znaki szczególne nie ma, nie istnieje. Ktoś ponoć widział ją w zeszłą niedzielę, kiedy grupa dzieciaków się z niej nabijała. I to wtedy Ewka, chociaż trochę istniała, zdeptana, zmielona. Tak, to mogła być ona, to mogła być ona. A co się z nami stało? Co się z nami dzieje? Z
zamiast się dzielić chlebem, rzucamy kamienie. Zamiast serca na dłoni podawać truciznę, zamiast drobinki szczęścia kolejną bliznę. I nic tego nie tłumaczy, i nic tego nie rozgrzesza, że jedno dziecko pluje, a drugie się wiesza. Szymon Brudzki, artysta, który pracuje nad nową płytą, nad nową pierwszą płytą. Mam nadzieję, że lada chwila się ukaże i wtedy będziemy mogli spotkać się i porozmawiać z Szymonem. A póki co Szymon Brudzki w piosence Picasso, pijąca absynt. W kawiarniach z pasteli przesiadują dziewczyny jak rozpacz, każda resztką absyntu chce skleić świat, co znów przez przypadek się rozpadło. Obejmują samotne ramiona, spoglądają przed siebie raz po raz. Każda czeka, aż będzie skończona jak szkło, z którym trzeba się teraz uporać. Świat ich oczu się kończy na stole, chociaż każda spogląda inaczej. Każda czeka na swoją kolej, aż kawiarnia z pasteli zapłacze. No i teraz zamiast czterech ścian wiersza mamy taki lekki wyłom. Marylka zrobiła sobie wolno oczywiście w aspekcie czterech ścian wiersza. Natomiast przy audycji nie tylko duchem jest obecna, ale i również bardzo mocno pracuje, opracowuje te wywiady, które w tej audycji się pojawiają. Szczęsny Wroński razem ze zmianą czasu. Oczywiście zmiana czasu w tak zwanym tle muzycznym. Wierszo Błyski, Szczęsny Wroński. Thank you.
pierwszą whisky to race na samotnym morzu. Gdy czujesz się rozbitkiem, wstrzeliwuj je w ciemność. Może cię otoczy aura, która sprzyja, byś mógł kroczyć po wodzie, zrzucić martwą senność. Nie chodzi o anioły, ani boskie pienia. Niech słowa będą ziarnem dla młyna twej duszy. Czas miele, choć go nie ma. Nie staraj się pojąć, bo pierwszej przyczyny niczym nie zakłócisz. Jesteś tutaj i wszędzie. Wyrasta z istnienia pieśń trawy i kamienia i korony drzewa. Chodzi o to, byś przysiadł, niczego nie zmienia. Zatopił się w sobie i po prostu śpiewał. Z istnienia pieśń trawy i kamienia i korony drzewa. Chodzi o to, byś przysiadł, niczego nie zmieniał, zatopił się w sobie i po prostu śpiewał. Wyszła nowa płyta, chyba już miała swoją premierę, nie jestem do końca pewny, ale wydawnictwo Soliton wydało kolejną płytę, no, artysty znanego z występów kiedyś z kabaretem Otto, chodzi tu o Ryszarda Makowskiego. Wybrałem z tej płyty piosenkę Słony wiatr, Ryszard Makowski. Mówiłaś, nie rób zdjęć, pamiątki w kiosku sobie kup, już lepiej w sercu schowaj mnie. Mówiłaś, nie chcę być wspomnieniem z wakacyjnych dni, gdzieś na szuflady leżeć dnie. Słony wiatr rozwiewa włosy twe, tak lubię ten twój śmiech, zmieszany z krzykiem mew. Słony wiatr rozwiewa włosy twe, ten widok już na zawsze pragnę mieć. Mówiłaś, w niebo spójrz, ten układ chmur jest tylko raz, już więcej nie zobaczysz go. Mówiłaś, liczy się ten moment, który teraz trwa, reszta to złudzeń zwiewne tło. Słony wiatr rozwiewa włosy twe, tak lubię ten twój śmiech, zmieszany z krzykiem mew. Słony wiatr
zawsze pragnę mieć. Tu i teraz hic et nunc, filozofów stara myśl, bo warto chwytać piękno, odczuwać jego tętno między tym, co było, a tym, co ma być. Tak lubię ten twój śmiech, zmieszany z krzykiem mew. Słony wiatr rozwiewa włosy twe, ten widok już na zawsze pragnę mieć. Tym razem długo, długo już chyba nie było u mnie w audycji serdecznego kolegi mieszkającego na co dzień w Berlinie. Mówię tu o Dariuszu Galu. Dariusz Gal. Czekaj na mnie. Tak a propos, Andrzej Stanisław Górecki, też mieszkaniec Berlina. Ale teraz Dariusz Gal, czekaj na mnie. Ciebie, tu gdzie w próżni mijają
No i nadszedł czas na to, żeby zaproponować wam drugą część rozmowy z Ryszardem Leoszewskim. Rozmawiało nam się, gawędziło nam się bardzo dobrze, no i dlatego też to wszystko trwa dosyć długo, bo tym razem blisko 39 minut z Ryszardem Leoszewskim, kierownikiem sklepu z ptasimi piórami. W tej części usłyszymy piosenki Przepisy mówią jasno, 3 po 3. I Biblioteka Myśli. 38 minut z groszami z Ryszardem Leoszewskim. Słów plączą się tryliony, to więcej niż dni w tym świecie nieskończonym i tych, co dane mi. I wszystko do mnie gada, już nie wiem, co jest co, co zdrada, co wypada, lecz pewne w tym jest to. Przepisy mówią jasno, że trzeba znać przepisy, zaradność ich przepastną, zamiary i kaprysy. By słońce w nas nie zgasło w powszechnym tarciu mas. Przepisy mówią jasno, stosować trzeba nas. Czytałem kiedyś wiersze i mknąłem wozem w dal. Swych marzeń byłem hersztem, nie znając miar i skal. I nikt mnie nie wyjaśnił, że choć tak bardzo chcę, to nawet w mojej baśni jest taki zwyczaj, że przepisy mówią jasno, że trzeba znać przepisy, zaradność ich przepastną, zamiary i kaprysy. By słońce w nas nie zgasło w powszechnym tarciu mas. Przepisy mówią jasno, stosować trzeba nas. Przepisy mówią jasno, że możesz baśń mieć własną, a każda baśń ma morał, choć zwykle nie ta pora. Przepisy mówią jasno, jak neon w zgiełku miast, i nigdy nie zagasną, i zawsze mają czas. Przepisy mówią jasno, co sny, co obowiązki. Czasami drzwi zatrzasną na gruncie z gruntu grząskim. Choć gdyby nie przepisy, biedaków byś był szczezł, wyrwawszy włosy łysy, głęboki popadł czes. Przepisy mówią jasno, że trzeba znać przepisy, zaradność ich przepastną, zamiary i kaprysy. By słońce w nas nie zgasło w powszechnym tarciu mas. Przepisy mówią jasno, stosować trzeba nas. Ciasto. Wpierw skup się i się dowiedz. Przepisy mówią jasno, co ptyś, a co makowiec. Przepisy mówią jasno, że jednak warto żyć. A gdy w przepisach ciasno, to żyjąc trzeba pić. Przepisy mówią jasno, że trzeba znać przepisy.
przepisy, za radność ich przepastną, za miary i kaprysy. By słońce w nas nie zgasło w powszechnym tarciu mas. Przepisy mówią jasno, stosować trzeba nas. Moim gościem jest Ryszard Leoszewski, właściciel sklepu z ptasimi piórami. W tej chwili poprawiliśmy się, tak? Albo kierownik tego sklepu. Powiedz mi, bo przywitaliśmy się piosenką Przepisy mówią jasno. Jak to jest w zespole waszym? Kto decyduje o doborze tekstów? Od dawna, nie licząc takiego okresu, gdzie współliderem w zespole był mój kolega Jacek Rudnicki, który pisał swoje autorskie piosenki, teksty i muzykę, to praktycznie od początku powstania zespołu w 1978 roku do tej pory to ja przynoszę utwory na próbę i robimy całą aranżację, całą uprawę czy formę utworu opracowujemy na próbach. Natomiast ja jestem kompozytorem i też dobieram, bardzo rzadko teksty piszę samodzielnie, bo mam ich zaledwie kilka na koncie, ponieważ zbyt lubię poezję i zbyt dużo czytam poezji, żeby ośmielać się pisać podobnie do mojego przyjaciela Marka Maja, który jest autorem tekstu Przepisy mówią jasno, czy Opcja logiczna. No już nie wspomnę o różnych innych znanych poetach, z których czerpię garściami. W zasadzie jest to nie do wyczerpania zasób. Czy korzystasz głównie z postaci, no wiadomo, Mandelsztam to już jest historia, czy korzystasz głównie z tych, którzy jeszcze coś dają, w sensie współczesnych poetów, może nawet mniej znanych, czy sięgasz też po taką klasykę, powiedzmy, nie wiem, typu Barańczak, Miłosz, zdarza się, czy nie? To znaczy, już teraz mniej. Teraz mniej, jeśli chodzi o te nazwiska, co mówiłeś, bo wcześniej posługiwałem się właśnie takimi wierszami, takimi tekstami typu Baczyński. No, Barańczak to raczej w przekładach Mandelsztama, ale był i Tuwim, i Broniewski. Natomiast teraz mam pod ręką, przy sobie w zasadzie można powiedzieć blisko, dwójkę świetnych poetkę i poeta, czyli Marka Maja i Barbarę Stenkę. Basia Stenka współpracuje ze mną od prawie ćwierć wieku, jeśli chodzi o zespół Arfik. I ona nie tylko dla Arfika pisze teksty, scenariusze, ale również no, dla mnie. To znaczy ona mi podarowuje teksty, a jej daruje muzykę. Ona to pięknie określiła, że to ja jej podarowałem najpiękniejsze, co mogłem mieć, czyli muzykę do jej wierszy. Ale do jej wierszy się przepięknie pisze, bo Basia Stenka jest na tej płycie, o której mówimy, czyli Biało-Czerwona, jest w zasadzie prawie na każdej płycie, oprócz Taką Cię Widzę, odkąd Cię znam. No jest autorką przepięknego tekstu Stempelek, który jest wyjątkową piosenką symboliczną i taką bardzo z taką ciekawą, wzruszającą historią. I ona cały czas pisze. Ona w zasadzie mam katalog już nie maszynopis, jak kiedyś, tylko katalog w komputerze z jej tekstami, które są do zrobienia. Jest rezerwa, są takie pilne, ale no, powiem ci szczerze, jakbym mnie z kolei obdarowała jakaś firma fonograficzna taką, jakby takim prezentem, że wiesz co, potrzebujemy w tym roku dwóch płyt takich poetyckich. To ja bym powiedział, aha, dobra, okej, okay. Bez zastanawiania, ponieważ tworzenie muzyki do tekstów, do pięknych, poetyckich tekstów, które sobie sam wybieram, to jest dla mnie jedno z piękniejszych przeżyć, które sobie mogę wyobrazić, o których wiem.
takie siadanie z gitarą do tekstu, który wcześniej jest jakoś przetrawiony i dopasowany i tak dalej, i potem dobieranie tych akordów, dźwięków, to jest no, przepiękne przeżycie. A jak wygląda ten rynek szczeciński, że tak powiem, z piosenką autorską? Ja tam kojarzę duet, taki ponad nad porami roku, chyba oni się nazywają. Dwaj panowie Leśniakowie, zbieżność nazwisk przypadkowa. Kojarzysz, znasz zespół? Nad porami roku. Tak, tak, tylko... Wojtek, zdaje się, też jest muzyką teatralną, chyba zajęty, tak? Ja jakoś tutaj osobiście tak nie mam za dużo kontaktów z nimi. Jest w okolicach, jest trochę osób, które śpiewają taką piosenkę autorską, literacką. W Policach ale... jest chyba Zbyszek Wojciechowicz, tak? W Policach, jest, to też niedaleko. Jest Chosznie, jest Roman Szymański chyba, jest troszkę takich osób, które śpiewają piosenki poetyckie, ale niekoniecznie swoje. Bardzo ładnie to robią w duecie z gitarą, z wokalem. Jest Michał Grubelny, który też przepiękne swoje utwory pisze. Prawdę mówiąc, zespołów, wykonawców w Szczecinie, ja nawet nie wiedziałem, że jest tak mnóstwo. Nie tak mnóstwo, tylko mnóstwo. Jest po prostu zatrzęsienie i jest wielka potrzeba występów, pokazywania się. Tych zespołów jest mnóstwo i one są bardzo zróżnicowane. Są heavy metal i pop i jakieś takie przepiękny zespół, no był niestety, już go nie ma, ale w Stargardzie moja koleżanka, która również dziecięcy zespół prowadzi, Rupaki, przepiękne piosenki pisze i teksty i muzykę. I ten zespół taki właśnie dorosły, poetycki był, ale no był i już go nie ma, ale ciągle coś nowego powstaje. To czyli rynek jest dosyć, powiedziałbym, obszerny, tak? Zresztą w ogóle... Obszerny, tylko tak jak rozmawialiśmy, że no, jednym się udaje gdzieś mieć zaistnieć. Te koncerty, gdzieś tam wejść na rynek, czy jakiś teledysk nagrać, czy nagrania gdzieś w radiu słyszeć. Inni tego szczęścia nie mają, czy nie mają takich mocy jakichś takich sprawczych. Albo mięśni walki nie mają po prostu. No tak, no, inne są zupełnie zasady teraz. No. Ja też sobie zdaję sprawę, że dzięki temu, że zespół czy moja konsekwencja i jakby ta pasja trwa cały czas od 70-tych lat, no to ja pewnie też trochę na tym wygrywam, że już jestem jakoś rozpoznawalny, przynajmniej tutaj w naszym regionie. Dostaję czasami piękne propozycje takie właśnie jako ten co to mnie nie wszyscy nazywają, ale jako ten Bart, powiedzmy, który ale ta osoba, która po prostu jest wierna cały czas tym samym ideałom, które były zaczątkiem w 70-tych latach. No dobrze, proponuję kolejną pieśń. Tym razem powiedz mi, kto jest autorem, bo ja nie bardzo spamiętałem. 3x3. Tak, to jest moja koleżanka z dzieciństwa, której nie widziałem przez no pewnie 50 lat może. Wow. I nie wiem, czy bym ją rozpoznał. Trochę chyba wątpliwe jest. Bo ona urodziła się w Szczecinie, tutaj wyszła za mąż, a teraz mieszka w Warszawie. Od lat pisze przepiękne piosenki. Zresztą kilka piosenek można usłyszeć w różnych wykonaniach jej. Nazywa się Małgosia Ciepielak. Pisze przepiękne, takie liryczne, refleksyjne teksty. Powiem szczerze, że dwie piosenki, do których skomponowałem muzykę do jej tekstów, nie zmieściły się na płyce, ale tylko dlatego, że nie mieliśmy czasu opracować ich muzycznie, instrumentalnie, nie było, zabrakło trochę czasu. One są, ja mam je jako demo z gitarą, więc 3x3, Pokój z widokiem, to są piosenki, które się ukazały na płycie właśnie z tekstami Małgosi Ciepielak. Przepiękne takie
takie, no można powiedzieć, kobiece teksty, ale też pisane troszeczkę, przynajmniej niektóre jakby pode mnie, bo ona mi wskazała, które utwory chciałaby, żebym zaśpiewał i jak to usłyszała, to dostałem dosyć dużo pochwał, muszę powiedzieć, od niej, że mniej więcej, nie mówiła, że tak sobie to wyobrażała, ale że, no, że właśnie dodałem coś do tych tekstów, co jest też ważne, żeby jakąś wartość jeszcze tam uzyskać. Dobrze, to niniejszym gramy piosenkę 3x3. Ryszard Leoszewski i Sklep z ptesimi piórami. Szepcz mi, kochana, do ucha słowa bierz choćby z sufitu, każdemu zdaniu zaufam, tylko mnie do tych słów przytul. Cienie pełzają po ścianach sobie znanymi ścieżkami. Masz wiele godzin do rana na słowa z ozdobnikami. I nie myśl, że słowa są na nic, że z nimi jest jak z dziurą w moście. Twe słowa są świecidełkami, gdy noc czerni się bezmiłośnie. Szepcz mi, najsłodsza, 3x3, zatop mnie mnóstwem sugestii, ostrych jak tysiące pokrzyw. Szepcz mi, kochana, i nie śpi, nie prześpi nocy, bo zniknę jak blade mgły ze świtaniem. Słowa są na nic, że z nimi jest jak z dziurą w moście. Twe słowa są świecidełkami, gdy noc czerni się bezmiłośnie. I nie myśl, że słowa są na nic, że z nimi jest jak z dziurą w moście. Twe słowa są świecidełkami, gdy noc czerni się bezmiłośnie. Tak, moi kochani, wszystko piękne ma swój koniec, tak? Nie tylko piękne, mam nadzieję, że to, co niedobre, też. Chciałem zapytać cię jeszcze o ten klucz, który stosujesz w doborze piosenek, znaczy piosenek, tekstów na płytę. Co decyduje o tym, że akurat no, w jednym przypadku, w dwóch przypadkach, no, czasami mówisz, czas zdecydował, że czegoś nie ma, bo może w planach było. Jak to się dzieje, że akurat na tej płycie Biało-Czerwona są akurat te teksty, a nie inne?
W zasadzie nie mogę powiedzieć, że mam jakiś klucz, bo na przykład kluczem do poprzedniej płyty było po prostu myśl, że mówię o płycie Taką Cię Widzę z tekstami Moczulskiego. Pierwsza piosenka powstała w 80 roku, Ochroń nas Boże przed burzą, która została wyróżnieniem w Krakowie w 81 roku. I w którymś momencie, i potem jeszcze jedna była piosenka, Otwieramy, zamykamy, do jego tekstu. I w którymś momencie sobie pomyślałem, że przecież on ma tyle pięknych tekstów, nie wiem, czy wszystkie są wyśpiewane, bo potem jak zacząłem zbierać i układać te wszystkie tomy poezji, które miałem i które jeszcze dostałem od samego autora, to już wiedziałem, że to jest praca taka trochę mrówcza, taka pozytywistyczna, troszeczkę twórcza, ale radosna cały czas, żeby do tych dwóch piosenek, które już miałem, czyli Ochrona nas Boże przed burzą i Otwieramy, zamykamy, żeby dodać jeszcze z 10-12 piosenek, żeby zrobić płytę taką współautorską. Oczywiście wcześniej porozumiałem się z Leszkiem na ten temat. Bardzo się ucieszył, w ogóle byłem bardzo radośnie zaskoczony, że coś chce takiego zrobić, że to już nie Skaldowie, nie Turnał, nie jacyś artyści krakowscy, tylko ja. Jego poezja poszła w Polskę w tym momencie, nie? Czyli na drugi koniec kraju. Niektórzy sobie nawet nie zdają sprawy, że słuchając całe te Skowronkach, to jest ten sam autor, który napisał. Ja najbardziej wspominam sobie takie dzieło wielkie, z wielką obsadą, to były Nieszpory ludźmierskie, nie? No tak, tak. Właśnie do tekstów Leszka. Tak, to było piękne. Ja co prawda to tak na marginesie, tylko żeby jeszcze ci powiedzieć o innych tych kluczach, powiedzmy, że właśnie jeśli chodzi o Nieszpory ludźmierskie, to byłem oburzony, jak w naszej katedrze w Szczecinie były wystawiane te Nieszpory. I już nie pamiętam, kto zapowiadał, kto był takim konferencjerem czy prowadzącym, ale to już nawet jest nieważne. Może nawet dobrze, że zapomniałem, bo nie padło w ogóle nazwisko Moczulskiego, tylko nazwiska wykonawców, no i oczywiście kompozytor. Mówię, nie, musi być. To miałem za mało odwagi, żeby krzyknąć w tej katedrze autor, ale po prostu było mi przykro. Jakoś tak taką czułem taką niezręczność, że przecież to jest przede wszystkim autor tekstu i potem dopiero muzyka i wykonawcy, ale to tak na marginesie. To prawda, to się zgadza. Ale tam też była doborowa obsada, prawda? Z tego co pamiętam, Zbyszek Wodecki, Jacek Wójcicki, nie, i tak dalej. Towarnicka, nie? No, ale to fakt. Jedźmy dalej do tych autorów. Tak, czyli to jest jakby jedna metoda, która bardzo mi się podoba, bo tak było z Mandelsztamem i tak było z Moczulskim, jeśli chodzi o materiał muzyczny i poetycki dla mnie. I to była piękna praca, bo taka właśnie zwarta, jednolita, szukanie tekstów. Zrobiłem sobie zdjęcie takiego stosu właśnie tych dzieł, czy Mandelsztama, czy Moczulskiego. Natomiast w międzyczasie powstają piosenki takie na bieżąco, takie intuicyjne, tak chociażby Basia mi przysłała tekst, czy dała na próbie tekst, zobacz, tutaj tak napisałam sobie. No ja sobie to tam trzymam na biurku i w pewnym momencie gitara sama wpada na to, żeby tam coś do tego tekstu zrobić. I tak gromadziłem. Później, tak jak wspominałem, Michał Zabłocki przysłał mi 14 tekstów, to wybrałem 3. Marek Maj, to w zasadzie mam tyle tekstów, żeby mi do końca życia starczyło na ileś płyt, żebym co roku wydawał, ale też jego piosenki, które się nie zmieściły na płytę Wiem jak nie jest, cały czas były, chociażby właśnie o posiadaniu ptasich piór i tak dalej, i tak dalej. I ten dobór jest taki, no chyba najlepiej to nazwę, że to jest takie intuicyjne. Ja nie mogę powiedzieć, że znam przykład, w każdym tym tekście musi być coś o miłości albo coś o człowieku niedoskonałym albo, nie wiem, o cierpieniu i tak dalej. To są takie ulotne chwile, które pozwalają mi zaakceptować ten tekst, ten aktualny, bieżący, i jeżeli mi się dobrze
z tym tekstem jakoś współpracuję, jeśli chodzi o gitarę, o komponowanie, jeżeli nie czuję męczarni, że to chyba odłożę, tylko jest to kwestia jednego dnia albo tygodnia i jest piosenka gotowa, to po prostu wiem, że to jest jakieś skończone dzieło i to jest kwestia później tylko ustalenia kolejności, czy jakiejś, czy może tej nie dawać, a to jakąś inną, jeśli już myślę o nowej płycie. A powiedz mi jeszcze to, co jest bardzo interesujące dla wielu pewnie, jak to wygląda z tym twoim składem? Jak on mocno się zmieniał na przestrzeni tych 44 lat? Kto z nich oprócz ciebie jest od początku? Od początku nie ma nikogo. Znaczy ja jestem oprócz od początku. Ciebie, tak? Tak. Przez kilka lat, przez 3 lata był ten sam skład, było takie trio. W zasadzie współzałożyciele, czyli Szymon Kaczmarek, poeta, dziennikarz, który pisał teksty i grał na bongosach i na flecie. Był Wojtek Barc, mówię o tej naszej trójce współzałożycieli, który również pisał teksty, grał, przepięknie śpiewał, bardzo ładnym takim barytonem, a czasami i basem śpiewaliśmy. Bardzo lubiłem właśnie z nim śpiewać w dwugłosie. Później doszedł do nas kolega taki z uczelni, z innej uczelni, ale też gdzieś tam grywał chyba nawet w Dogrudnem, gitarzysta i wokalista. I to była taka czwórka, Jacek Żurawski on się nazywał, którą graliśmy w zasadzie jako podstawa. Później jakieś takie, no to były, to znaczy tak, nie wiem, czy to coś takiego przeżyłeś, że albo pamiętasz ze swojego kariery takiej, powiedzmy, nie wiem, artystycznej czy dziennikarskiej, że tak, ojejku, to już 5-lecie tego tam, co ja robię, nie? Mhm. I tak jak sobie pomyślę, że robiliśmy 5-lecie istnienia zespołu, wielka gala w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, bo już 5 lat istniejemy. No i na tym 5-leciu zaprosiłem kolegę, który grał na gitarze z jakiejś z innej uczelni i grał na kontrabasie, drugi kolega jako gości. I potem się okazało, że z tej grupy jedni odeszli, drudzy zostali. Także praktycznie współzałożyciele, czyli Wojtek i Szymon i ja, graliśmy ze sobą może 3 lata, a później były zmiany. Dochodzili do nas muzycy zawodowi, gitara basowa, później perkusja, bongosy. Teraz mam skład, który jest od kilku lat, no powiedzmy, że od 5-6 stały i nagrałem, między innymi nagraliśmy wspólnie właśnie taką Cię Widzę i tę płytę, którą teraz wydaliśmy. Czyli oprócz mnie jest jeszcze Lech Groszek Grochala, który bardzo długo jest w sklepie, bo on był chyba, nie pamiętam, od 90 któregoś tak w zasadzie nieprzerwanie jest najpierw jako perkusjonista, a teraz jako perkusista. I jest kontrabas z Krzysztofem Ciesielskim i piano, fortepian, Mariusz Smoliński. Dużo jest tego grania. Ja wiem, że ten czas pandemiczny sprawił, że trochę kiepsko to wyglądało, ale chyba z tego, co pamiętam, to grałeś chyba w Łodzi w ubiegłym roku w Kejapabie, tak? Nie. Cały czas tam mam kontakt i cały czas miałem propozycję, nawet sam dzwoniłem, żeby tam wystąpić, ale ciągle jakieś przeszkody były. Być może, że teraz się to jakoś uda, tym bardziej, że Dalmafon, który wydał płytę, też mieści się w Łodzi, Marek Sztandera. Tak, znamy się z Markiem. Ostatnio też koncerty miałem samodzielne ze względu, ze względów takich typowo ekonomicznych, organizacyjnych, bo w małych salkach we Wrocławiu na przykład i w Szczecinie po prostu grałem sam, śpiewałem sam z gitarą, no bo taki czas. Teraz najbliższy koncert, taki duży, będziemy mieć 6 marca, no właśnie w tę kwadratową rocznicę 44. sklepu z Ptasim Piórami. Zagramy prawie wszystkie piosenki z nowej płyty, plus kilka takich właśnie jak Stempelek, czy Wiem jak nie jest, czy Podróż dookoła siebie, które są na
wszystkich prawie koncertach. A ile tych płyt wydaliście już? Takich typowych autorskich albumów to 8. No nie wiem, czy tylko 8, czy aż 8. To są albumy, które są takie z taką muzyką autorską, z tekstami poetyckimi naszymi, czy właśnie zaprzyjaźnionych, czy znanych poetów. Natomiast jest trochę tych płyt, na których tak zwanych składanek, gdzie jest nasz udział. Ja bym, tak jak się mówiłem, no, chętnie bym wydawał te płyty. No domyślam się, nie? Tylko kwestia finansowa, jak zwykle. Tak, tak, tak. A powiedz mi... Samo wynajęcie studia i tak dalej, to jest przecież... A kiedy była pierwsza płyta? Pierwsza płyta była dosyć długo po jakby to powiedzieć... Na początku w ogóle nie myśleliśmy o płycie, znaczy po pierwsze nie było płyt kompaktowych, czyli nie sądziliśmy nawet, że możemy wydać płytę analogową, winylową, chociaż już wtedy Wały Jagiellońskie wydały, Ale Adamiak czy Wolna Grupa Bukowina, te płyty były, ale byliśmy troszeczkę niżej w półce. I pierwsza płyta taka podsumowująca działalność została wydana zdaje się, że w 96 roku. Czy tam takie są nagrania, jakieś takie archiwalne, nagrywane gdzieś w studiach radiowych, czy w sesjach takich krótkich. I mam jeszcze kilka egzemplarzy tej płyty. Czyli są takie piosenki jeszcze, te powiedzmy takie typowo autorskie, gdzie twoi koledzy, współzałożyciele pisali teksty? Tak, tak. Tak? Mhm. Właśnie na tej pierwszej płycie jest kilka takich utworów i to nawet z takiej sesji tak zwanej na setkę, gdzie nagrywaliśmy na tak zwane 3-4 ale dosyć dobrej jakości, nagrywane w studiu radiowym. Także takich kilka pamiątek mam, takich właśnie z zupełnego początku, 79-80 rok, takie nagrania. No mam nadzieję, że będę mógł liczyć na to, że dotrą do mnie te piosenki, zwłaszcza, że mówisz, że jeszcze je masz, więc liczę na to. Słuchaj, czego tobie życzyć w tym jubileuszu? No bo jakbym powiedział, żebyście dobili do 50, to będzie jeszcze trochę mało, nie? Jeśli chodzi o jubileusz. Nie, no teraz małymi kroczkami trzeba tak chyba sobie życzyć. No fajnie by było takie 50-lecie zrobić, ale takie 50-lecie, żeby jeszcze wyjść na scenę i coś zaśpiewać. No pewnie, no przecież są, zobacz Rolling Stonesów, ile już śpiewają. No. To ty jesteś jeszcze młody człowiek przecież. No tak. W porównaniu z panem Jaggerem. Może to jest fajnie w twojej twórczości, że mimo wieku można wystąpić. To są piosenki uniwersalne, niestarzające się. Można wrócić do starych piosenek i można jakby ktoś nie wiedział, że to jest piosenka napisana w 75 roku, to spokojnie można przyjąć, że to jest napisana w zeszłym tygodniu. Ale myślę, że w takim przypadku to chyba to takie symboliczne i dosyć wyświechtane i dosyć prymitywne życzenia zdrowia są tutaj chyba najbardziej na czasie. W dzisiejszych czasach jeszcze dokładam normalności, no tak. Nie? Żebyśmy mogli twarzą w twarz sobie spojrzeć bez żadnych ograniczeń, nie? I żebyśmy tak jest, się mogli tak. Z otwartą ręką witać, a nie łokciem czy nóżką, tak, prawda? Tak, no tak. Właśnie, to są... na pewno. Natomiast pomijając właśnie ten czas, jaki jest, to właśnie to zdrowie takie właśnie, żeby można było jeszcze śpiewać, komponować, także i zdrowie psychiczne i fizyczne, no i co za tym idzie, no tych koncertów, żeby więcej było. No jednak kontakt z publicznością, te emocje i przed, i w czasie, i po, to jest coś, co daje takiego kopa, nie? Mhm. Bo ja mogę komponować tutaj naprawdę dużo rzeczy, to jest dla mnie, tak jak ci mówiłem, wielka radocha, ale i nawet gdzieś kombinować pieniądze, żeby tę płytę wydać, albo poprosić takiego Marka z Dalmofonu, ale
No to nie, to nie wszystko. Zresztą wydaje mi się, że ludzie też już troszeczkę mają dość tych koncertów online i patrzenia w Facebook i słuchania na YouTubie. No, koncert jest koncertem i tego się nie zastąpi. I tego ci z całego serca życzę, tych koncertów jak najwięcej. Dziękując ci za obecność pod wielkim dachem nieba. Pozdrów wszystkich kolegów. Ze sklepu. A, jeszcze przepraszam, jest to, no przypomniałem się, bo to z dzisiaj, informacja bieżąca a propos Marka i Dalmofonu, więc nasza płyta, oprócz kilku innych, Wariactwo chyba Andrzejewskiego, chyba Bractwo Wiecznego Caryny, Natchnienia. Tak? Tak, tam tych kilka płyt, które Marek wydał, więc są zgłoszone do Nagrody Fryderyka. I to jest piękne, no bo ja wiem, że to jest, że tam mnóstwo tych płyt jest zgłoszonych, ale no, bardzo to jest przyjemne, że wydawca zgłosił płytę do Fryderyka. My jesteśmy w kategorii piosenka poetycka i literacka. To tak jak Marek Andrzejewski, Bractwo Wiecznego Natchnienia, tak, czyli jest stajnia Dalmofonu dosyć szeroko obecna. Oby z jakimś tam sukcesem, nie? Tego z całego serca życzę. Pięć nagród ex aequo fajne by było nawet. No właśnie. Słuchaj, mam na koniec Bibliotekę Myśli. Moim tak, gościem. Moim gościem pod wielkim dachem nieba był Rysiu Leoszewski ze sklepu z ptasimi piórami. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie chcę pisać kronik, pamiętników, w białych kartkach elegancko tkwić, wśród półsłówek, zdobnych przymiotników. Dosyć inwentaryzacji dni. Skryję w głowie impresyjne zdania. Znajdę tam sekretny dla nich kąt, ewentualny wrażeń nadmiar rzucę na pożarcie chciwym lwom. Przenikliwe wnioski, które tworzą świat, piszą o nich książki, a ja je od tak skryję w swojej głowie biblioteczny plik refleksji, krwiobieg, oczarowań szczyt. Mam projekt kilku szuflad w głowie, poufnego katalogu z rąb. Te bezkresne są tylko o tobie, potem jakiś skromny dalszy ciąg. Jest szuflada o rysunku nieba, o muzyce pokonanych drzew, o miłości, która wciąż zdumiewa i zapiera w duszy każdy dech. Przenikliwe wnioski, które tworzą świat, piszą o nich książki, a ja je od tak skryję w swojej głowie w biblioteczny plik refleksji, krwiobieg, oczarowań szczyt. Przenikliwe wnioski, które tworzą świat, piszą o nich książki, a ja je od tak skryję w swojej głowie w biblioteczny plik refleksji, krwiobieg, oczarowań szczyt. Przenikliwe wnioski, które tworzą świat, piszą o nich książki, a ja je od tak. Mówiłem o tym, że w Europie dzieje się źle, a właściwie dzieje się już od 3 lat, właściwie nawet globalnie, nie tylko w Europie, ale ostatnio komuś zechciało się znowu użyć
broni, za długo było spokojnie, no i ruszyli do boju. Kolega Artur Szczesny napisał tekst i muzykę, a piosenka nosi tytuł Europa. Zespół Inne Słowa. Pokolenia czekały wśród wojen, łez i chaosu na krótkie chwile wytchnienia, na dobre zrządzenia losu. Przez setki lat pracowały na to, co stało się blisko. W zasięgu rąk niemal było to nasze bezpieczne siedlisko. Świadomy własnych uchybień, nie czynię nikomu wyrzutów. Mając poczucie winy, nie stawiam się ponad innymi. Lecz pojąć dzisiaj nie mogę, uważam za nie do przyjęcia, że w środku Europy znów człowiek dla innych stał się zwierzęciem. Niemal już się udało pokonać głupotę i biedę. Niektórym się nawet zdawało, że ludziom tak blisko do siebie. Lecz jakaż jest złudna nadzieja, jak trzeba strzec się euforii, gdy kilku pychą skażonych potrafi bieg zmienić historii. Świadomy własnych uchybień, nie czynię nikomu wyrzutów. Mając poczucie winy, nie stawiam się ponad innymi. Lecz pojąć dzisiaj nie mogę, uważam za nie do przyjęcia, że w środku Europy znów człowiek dla innych stał się zwierzęciem. Świadomy własnych uchybień, nie czynię nikomu wyrzutów. Mając poczucie winy, nie stawiam się ponad innymi. Lecz pojąć dzisiaj nie mogę, uważam za nie do przyjęcia, że w środku Europy znów człowiek dla innych stał się zwierzęciem. Że w środku Europy znów człowiek dla innych stał się zwierzęciem. No i przyszedł czas na podsumowanie, na koniec tego naszego spotkania. Za tydzień gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba w Radiu Islanders będzie Dariusz Siniarski. Zapraszam na to spotkanie z Dariuszem. Porozmawiamy, posłuchamy jego piosenek. No i mam nadzieję, będzie miło i sympatycznie. Na koniec naszego spotkania Tadeusz Krok i Agata Rymarowicz w piosence Słomkowa herbata. Potrzebne nam lekkie uspokojenie. Do usłyszenia za tydzień. Zapomniane myśli, słodki wiatr
żeby nikt nie przyszedł, nikt nie słuchał. Bo to tylko słomkowa herbata, nasze ciepłe, brązowe marzenia. W oczy szczypią najpiękniejsze lata, najpiękniejsze wspomnienia, które niczym burza gradowa w sercach drzewa łamią największe, najpiękniejsze wspomnienia, najpiękniejsze. Czy to anioł zaskoczony deszczem, w blasku tęczy suszy przemoczone skrzydła? Czy to ja w oczy twe niebieskie patrzę pierwszy raz? Na pytania nie chcę odpowiedzi, za muzykę twój oddech wystarczy. Popatrz, dziwią się już sąsiedzi, o czym my tak do czwartej? A to tylko słomkowa herbata, nasze ciepłe, brązowe marzenia. Oczy szczypią najpiękniejsze lata, najpiękniejsze wspomnienia, które niczym burza gradowa w sercach drzewa łamią największe, najpiękniejsze wspomnienia, najpiękniejsze. Lata, najpiękniejsze wspomnienia, które niczym burza gradowa w sercach drzewa łamią największe, najpiękniejsze wspomnienia, najpiękniejsze.